Hej, tu Adam i witam na moim kanale, a dzisiaj będziemy prezentować mój nowy nabytek, taki kubek, nie kapek marki Twist Shake. Jest to teoretycznie mikser do owoców razem z kubkiem, że miesza po prostu wodę z owocami. Zobaczymy właśnie, jak to będzie się zachowywać. Mam tu przygotowane trochę owoców i wody. Na początku to otworzymy. Teoretycznie właśnie tu się wsypuje owoce. Tutaj jest taka plastikowa wkładka, która ma takie kolce. Powinna trochę rozdrobnić owoce, uwolnić z nich sok i wymieszać właśnie z wodą. Oczywiście to ja tylko ja przetestuję na razie w ten sposób, bo dla dziecka to na początku będę wyparzał butelkę. Zobaczę, czy coś może w instrukcji więcej piszą. Na razie więcej. Na razie będę się posiłkował tym, co widziałem w internecie. Tu jest właśnie sama zakrywka. Z zamknięciem. A tu w środku jest jeszcze taki zaworek, który właśnie ma powodować, że nie będzie kapała ani większej części owoców nie powinny się dostawać do napoju dziecka. Tak, na początku trzeba tu wsypać owoce. Tu akurat mam jabłko i mandarynkę. Też nie za dużo, może nie całego jabłka nie będę sadzał. Zalewamy to wodą. Zakręcić. Przypadek może założę to zamknięcie i energicznie trochę potrząść. Zobaczymy, czy coś z tego właśnie będzie. Czy faktycznie będzie to miało jakąś nutę smakową. Trochę tutaj cieknie, może źle zamknąłem tym plastikiem. A na pewno nie jest tu procentowo szczelna w tej chwili. Zobaczymy, czy poczuję faktycznie, że jest tam jakiś smak w tym. Ale całkiem możliwe, że tak, bo zobaczcie. Woda zrobiła się taka owocowo-mętna. Czuć właśnie przede wszystkim mandarynkę, bo jest najbardziej aromatyczna jednak niż jabłko. W smaku jest faktycznie woda z lekką taką nutą owocową. Więc za chwilę pokażę, jak to będzie na małej robiło wrażenie. Czy zasmakuje takie coś, czy jednak nie. Więc ten dostaje już trochę soczków, więc soczki są na pewno słodsze niż to. Ale mam nadzieję, że zasmakuje i będzie mogła właśnie pić tego typu rzeczy, gdzie na pewno jest mniej cukrów samych z owoców. Ale smak faktycznie jest taki od owoca, więc sądzę, że będzie to ok. Więc zachęcam do oglądania dalej. A jeśli chodzi bez trzęsienia, tu jeszcze jest właśnie woda. Nie przecieka. Co innego, jak będzie się intensywnie trzęsło, to wtedy faktycznie może przy jakimś, jak dziecko zrzuci to na ziemię, to trochę pewnie płynu wyleci. Ale tak nie powinno być większych problemów, jeśli chodzi o przeciekanie czegoś takiego. Jak widzicie, mojej córce bardzo się podoba ta butelka. Smakują jej właśnie soczki przygotowane w tym. Co prawda na razie się jeszcze uczy tak mocniej zasysać z tego typu dzióbka. Ale jak widać, nie sprawia to większego problemu. To jest moim zdaniem dobry sposób na przygotowywanie soczków właśnie ze świeżych owoców, w sensie soczków, takich napojów, gdzie większość stanowi wodę, żeby też nie dostarczać dziecku za dużo cukrów samych w sobie. Więc zdecydowanie polecam. Jeśli się podobał odcinek, to zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, to oczywiście zostawcie na dole. I do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej. Pa, pa.